Cześć, witajcie w kolejnej części vloga. Moje 5 minut dzisiaj będę modelował, a tak naprawdę po przejrzeniu tego modelu przed chwilą doszedłem do wniosku, że będzie kilka znowu poprawek, ponieważ coś mi się nie spina logicznie. Brakuje też kilku elementów, żeby zakończyć tak naprawdę modelowanie tej aplikacji, bo to można dojrzeć przeglądając Event Storming. Więc zaczynamy. Od naciągnięcia oczywiście minutnika na 5 minutek. O czym zapomniałem wcześniej? Oczywiście o tych przerwach. Tutaj można widzieć właśnie na Event Stormingu, że mamy tutaj przerwanie bloku pracy przez użytkownika. I prawdę powiedziawszy, te widoki jednak tak nie powinny być według mnie, ponieważ to użytkownik podejmuje tutaj akcję. Dlatego one jednak powinny być na tym obszarze związanym z aktorem, użytkownikiem. Tak samo wszystkie pozostałe. Zapomniałem też o odgrywaniu dźwięku. Czyli tak naprawdę te procesory, które tutaj porobiłem, powinny być podobnie zrobione jak tutaj, tak myślę. Że odseparowane przez duplikację zdarzenia, czyli w ten sposób. I wówczas można śmiało w tym obszarze po prostu dołożyć duplikat sound procesora, który będzie odpowiedzialny za odgrywanie dźwięku, bo on powinien odgrywać te dźwięki. Więc tak jak jest to tutaj zrobione, czyli rozpoczęcie bloku krótkiej przerwy, przekazanie tych informacji, czyli czas bloku pracy dla użytkownika, w tym przypadku czas bloku pracy, może nie pracy, tylko krótkiej przerwy, i taka informacja trafia właśnie do sound procesora i sound procesor po prostu odgrywa odpowiedni sample, czyli wykonuje komendę. Otwórz dźwięk. Robi się ciasno oczywiście, więc trzeba będzie troszkę to poukładać. Więc wysterowuję komendą. Jak mi się uda dopiąć oczywiście, jak jest grupowanie, to coś tutaj się psuje. Tak. Otwórz dźwięk krótkiej przerwy. Rozpoczęto odtwarzanie dźwięku krótkiej przerwy. Takie zdarzenie mamy. Tutaj chyba nawet stosowałem jakiś skrót, bo nazwa była zbyt długa. No i tu komendę trzeba by teraz poprawić. Otwórz dźwięk pracy. Więc teraz mamy taki już bardziej kompleksowy flow. Te linie może proste będą lepsze. Tutaj. Mamy taki bardziej kompleksowy flow tego, jak to się powinno zachowywać. Tylko te zdarzenia oczywiście musi być tak bardziej na prawo, żeby po prostu było widać, że to idzie w czasie. W tym momencie pozostaje jeszcze domodelowanie takiej sytuacji. Tylko to też się zastanawiam jeszcze, jak to z UI-em ugryźć, bo prawdopodobnie trzeba dołożyć tu jakiś UI, żeby można było przerwać odtwarzanie tej krótkiej przerwy czy pracy, więc na pewno tutaj wejściowo musi być też zdarzenie, które raczej powinno być tutaj na liście, czyli przerwano blok krótkiej przerwy, przerwano odtwarzanie dźwięku pracy. Tego też nie mamy. Rozpoczęcie odtwarzania dźwięku przerwy. To akurat dodałem. Przerwano blok pracy. Przerwano odtwarzanie dźwięku krótkiej przerwy. To też będzie. Rozpoczęto blok pracy. To jest. Zakończenie bloku pracy też jest. Przerwano blok pracy. To jest przerwanie, tak? Czyli to jest sytuacja, gdy my przerywamy ten blok. Nie dochodzimy do końca, więc
wezmę sobie tych kilka zdarzeń, przeniosę wyżej, żeby były bliżej, tak, żeby były bliżej modelingu, czyli gdzieś tutaj i trzeba będzie je ładnie wpiąć w flow. Czyli jak mamy working procesora, to taki working procesor powinien otrzymywać informację też. Kończy mi się czas. To jeszcze tutaj może tylko powiększę te zdarzenia. Ale w każdym razie trzeba po prostu dopiąć do tego flow przerywanie dźwięków i przerywanie tak naprawdę tych bloków pracy, nie? Więc przerwano dźwięk, przerwano blok pracy, nie? Czyli tak jak mamy tutaj, rozpoczęto blok pracy, zakończono i jeszcze jest przerwana. Czyli mamy, powiedzmy, nie wiem, czas rozpoczęcia, czas przerwania bloku pracy, przykładowo taki widok, i ten widok strzela nam do tego procesora i ten procesor po prostu kończy, nie? Zakończ blok pracy. To tak mniej więcej wygląda i do wszystkich tak naprawdę trzeba będzie to zrobić, nie? Tylko oczywiście historia musi być zachowana, czyli biec tak jakby do prawej. Tutaj ładnie to może tymi falowymi liniami. Więc historia jest tak, tak. O, tu się coś źle spięło. Nie ogarniam tych linii. Może jakoś tak. O, teraz lepiej wygląda. Więc to mamy working processor. On tak wygląda tak naprawdę, bo możemy te przerwy przerwać. Przerwy, pracę przerwać. Jak widać, na ponownie tak naprawdę na Miro takie niedoróbki, błędy czy sytuacje, które może wcześniej nie przewidzieliśmy, bardzo łatwo jest właśnie wykonywać przy pomocy modelowania. I będę podkreślał to wielokrotnie, lepiej zrobić to przed implementacją, ponieważ modelowanie jest szybsze, prostsze i można to zrobić wiele osób jednocześnie przez zorganizowanie chociażby takiego spotkania na bordzie Miro, gdzie można złożyć, zespolić, nie wiem, zestawić, zaprosić bardzo dużo osób, dzwonić się i komunikować, tak? Ja tutaj mam komunikację samą ze sobą, więc mam troszkę utrudnioną sytuację, dodatkowo próbuję prowadzić też jakąś narrację, więc wychodzi to jak wychodzi, ale mam nadzieję, że rozumiesz ideę modelowania aplikacji z wykorzystaniem event stormingu czy event modelingu i że w jaki sposób cię to zainspiruje do wykorzystania i spróbowania, bo naprawdę warto. A na dzisiaj to już tyle. Dzięki za obejrzenie tego 30 odcinka mojego vloga, moje 5 minut. I ja zamierzam kontynuować nagrywanie. Nie wiem, jak ty oglądanie. Ale jeżeli ci się podoba, to oczywiście łapka w górę. Możesz się podzielić tym wideo w social media. A jeżeli nudzi cię modelowanie, a chciałbyś się jednak nauczyć event stormingu, event modelingu, to zapraszam na szkoła event stormingu. I tam można się zapisać. I myślę, że w 2020 roku zacznę pracę nad nagrywaniem normalnego szkolenia z community, z kontaktem i że coś z tego wyjdzie. Także dzięki, do usłyszenia, cześć!